Polski system ochrony zdrowia musi być lepszy i bardziej dostępny, mówił dziś na Podkarpaciu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dlatego, jak przekonywał, konieczne jest dostosowanie szpitali i przychodni do rzeczywistych potrzeb pacjentów. W Rzeszowie minister podpisał deklarację o wsparciu tworzenia szpitala uniwersyteckiego. W Krośnie wziął udział w otwarciu nowego oddziału rehabilitacji. Rehabilitacja pacjentów prowadzona była dotychczas w ciasnych pomieszczeniach na różnych piętrach krośnieńskiego szpitala. Teraz wszystko odbywało się będzie w jednym miejscu, dawnym bloku operacyjnym. Remont pomieszczeń kosztował ponad 2,5 miliona złotych. Połowę wyłożył samorząd województwa podkarpackiego. Mądre inwestowanie to nie inwestowanie pod czyjeś ambicje, pod czyjeś widzimisię, tylko pod to, co rzeczywiście jest potrzebne. I rehabilitacja w krośnieńskim szpitalu jest właśnie przykładem takiego mądrego inwestowania, które z całą pewnością przełoży się na lepszy stan zdrowia mieszkańców. Oddział rehabilitacji został już wyposażony w nowoczesny sprzęt. Pacjenci zyskają komfortowe warunki leczenia, personel lepsze warunki pracy. Najważniejsze rzeczy to jest ta klimatyzacja, której nie było na starym oddziale, a jest to niezbędne dla pacjentów rehabilitowanych. System przywoławczy, gdzie pacjent może porozmawiać z panią pielęgniarką na zasadzie, po prostu jest to jak domofonu, oraz duża przestrzeń oddziału. Na nowym oddziale jest 60 łóżek, o 10 więcej niż dotychczas. To powinno skrócić czas oczekiwania na przyjęcie. Z leczenia jestem bardzo zadowolona, z jakości też. Czekałam no pół roku. W sumie to chyba z tych, co się do tego rozglądałam, to najszybciej tu było. Już dzisiaj przyszłym pacjentom oddziału wyznaczono terminy przyjęcia nieprzekraczające 3 miesięcy. Nowością będzie także leczenie na pododdziale rehabilitacji neurologicznej. To są pacjenci po przebytych udarach mózgu, z niedowładami, zaburzeniami mowy, po urazach kręgosłupa, z niedowładami nawet czterokończynowymi. W Rzeszowie minister zdrowia podpisał deklarację o współpracy na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia na Podkarpaciu. Chodzi przede wszystkim o powstanie na bazie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 i Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc Szpitala Uniwersyteckiego, ale też o jeszcze lepszą współpracę Uniwersytetu i jego Wydziału Medycznego z największymi placówkami medycznymi. Żeby utrzymywać dobrą jakość, musimy po prostu być coraz lepsi. To musi się zmieniać i niewątpliwie potrzebne do tego są, do takiego procesu potrzebne są lokomotywy. Takimi lokomotywami są uczelnie, w tym także uczelnie medyczne i to dobrze, że również w tym regionie, w Podkarpaciu, w Rzeszowie, taka lokomotywa w tej chwili już działa. Powstanie szpitala uniwersyteckiego ma być też jednym ze sposobów na lepszą dostępność do usług medycznych na Podkarpaciu. Tak, aby pacjenci nie musieli szukać pomocy poza województwem. Myślę, że to jest bardzo ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia jakby zrównoważonego rozwoju kraju, z punktu widzenia tych braków, o których tutaj mówił pan minister Radziwiłł, że brakuje nam lekarzy i pielęgniarek i to, że za podnoszenie jakości kształcenia, za rozwój nauk medycznych, że w ten proces włączają się także duże uniwersytety regionalne. Minister zdrowia poinformował, że już w tym roku zwiększono limity przyjęć na kierunkach lekarskich w skali kraju o 600 miejsc. Podobnie będzie także w przyszłym roku i także w Rzeszowie.